Mam dwa różne światy u siebie. Dwie piękne osobowości, kobietę i mężczyznę. Nie ma tutaj możliwości, żebym mógł kogokolwiek wybrać. Na szczęście w tym wszystkim pomagają nam widzowie i my nie musimy być tak bardzo brutalni w ocenie, bo to oni typują uczestnika do finału. Czy oddech konkurencji innych trenerów czujesz na plecach? Czuję, ale też jestem pewien tego, że Daria i Kuba i Magda i Pieter to były właściwe osoby na właściwym miejscu i nie mają sobie równych. A jak wasi półfinaliści, już dzisiejsi? Najlepiej. Bartuś zadowolony, serdecznie Państwa pozdrawia. Alicja też zadowolona, serdecznie Państwa pozdrawia. Idziecie po zwycięstwo tym razem? Wiesz co, zawsze idziemy po zwycięstwo. To nie my wygrywamy ten program, tylko uczestnicy. Natomiast wiesz, że w naszej drużynie jest osoba, która zasługuje na to, żeby wygrać ten program. To chyba wszyscy wiemy. Mądra dziewczyna prowadzi ten wywiad. No dobrze, ale jednak oddech konkurencji trochę czuć na plecach, trochę jest strach, no bo Michał sobie przyszedł, wygrał, teraz przyszli znowu nowi, też wygląda na to, że coś tam mają na zapleczu. Wiesz, no, od wdrapywania się na podium można sobie połamać ręce. Lepiej no, na nim zostać postawionym. Aczkolwiek konkurencja, no, mamy taki poziom wysoki, że ja jestem dumny, że ten poziom reprezentuje ten program, bo to tylko znaczy, że na pewno nie brakuje nam talentów w Polsce.